Siemaneczko, witam jak zwykle. W sumie witam tych, co zawsze witam. A reszta to tam wiadomo, nie interesuje nas. Ale nawet dzisiaj ich przywitamy, też ich witajmy. Jesteśmy dzisiaj, zbieramy tutaj kwiaty czarnego bzu. Będziemy robić syrop, taki zdrowotny. I będziemy właśnie wystawiać na aukcji. Na Facebooku założyliśmy licytację dla Przemka, naszego kolegi, który zachorował na raka już rok temu, już walczy z tą chorobą od roku, no ale wcześniej no, nie chciał tej pomocy, radził sobie sam, naprawdę pracował, samemu jeszcze dużo rzeczy robił, no ale już teraz sytuacja tego wymaga, że po prostu no, będzie trzeba mu pomóc, także założyliśmy licytację na Facebooku. Zbieramy kwiaty bzu czarnego. Tam koleżanka Natalia, główna założycielka tego, bo wymyśliła to, żeby zrobić ten sok i te licytacje. Jest administratorem. No, będzie na tej stronce. Jeszcze podam link do tej stronki, bo już tam parę rzeczy wystawiliśmy na sprzedaż. I co jeszcze chciałem powiedzieć, będziemy robić po prostu sok z kwiatów czarnego bzu, jest bardzo dobry na odporność, ogólnie wspomaga nasze zdrowie i jest bardzo zdrowy, no i tyle. Dorzucimy może jeszcze spędów sosny. No jeszcze coś tam mamy, spędów sosny, syrop. To zbieraliśmy. No ale tam dużo tego nie ma, nie? Ale no ale zawsze coś tak, będzie. Jeszcze mam też, co robiłem sam, nawóz z pokrzyw, wysokoazotowy, też bardzo dobry. No dzisiaj zbieramy te kwiaty. Chwilę nam tam zajmie zrobienie tego syropu. I po prostu będziemy wystawiać to na aukcji. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to będzie link podany tutaj w opisie. Będzie można sobie kupić taki syrop od nas. Co ja tam jeszcze miałem powiedzieć? No nie wiem, nie pamiętam. O, tam widzę, tam paczka je wchodzi. Daleko. Piechu gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie on jest. Ściemnia. Ale też jak już ktoś chce zbierać tego typu właśnie kwiaty, no to jest coś takiego. Nazywa się to czarny bez. Taka nazwa. Nie wiem nawet dlaczego czarny bez. To są takie, później są takie kulki, takie czerwone. Później takie wiśnie. Też można zrobić. No i z owoców to też się robi. Sok z chyćki. Tak potocznie się to mówi, chyćka. I z tego też będziemy robić, ale no to później jak już będą owoce, to będziemy robili takie soki. No jest to bardzo zdrowe i samemu można sobie to zebrać i zrobić. No wiadomo, nie każdy ma możliwość, bo na przykład w mieście, no to nie każdy ma możliwość sobie iść i zerwać takie kwiaty, czy tam takie owoce, bo to rośnie na dziko. Ale my akurat tutaj mamy możliwość, no to działamy z tym. I trzeba zawsze pamiętać, żeby widzicie, gdzie my to zrywamy. Daleko od jakichkolwiek... od jakiejkolwiek trasy, drogi, tak żeby no, po prostu nie wdychały te rośliny tych spalin. No i co tu jeszcze powiedzieć? To było na tyle. Mam nadzieję, że te aukcje na Facebooku, że to wypali, że ludzie będą kupować różne rzeczy i tak samo będą wystawiać, bo działa to na tej zasadzie, że jak macie coś zbędnego w domu, no to po prostu możecie to wystawić na takiej aukcji. No i tyle. I wiadomo, że osoba też kupująca też pokrywa koszt przesyłki, bo tak to musi wyglądać i tyle. I to by było na tyle. Idę dalej zbierać kwiatki. No, się nie śmiej z tyłu. No, nazbieramy tego i będziemy potem gotować. Bo to trzeba zagotować chyba, nie? Tak, wszystko opiszemy, jak tam tak. Co zrobić, jakie proporcje, wszystko będzie. No, wszystko opiszemy dokładnie i też opiszemy dokładnie, na co to jest, co wspomaga w naszym organizmie i na jaki ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Ale jest to bardzo dobre w smaku, bo my już to, no pijemy to. No, Natalia już też to robiła, jej mama też to bardzo, bardzo dobrze robi. No i jest to bardzo dobre, naprawdę. A zwłaszcza w takie upalne dni, jak doleje się do wody, no to po prostu idzie się tym dobrze nawodnić. Bo czasami pijesz i nie możesz się napić. No jest tak czasem i chyba każdy tak ma. Ja tak jak mam czasami po kąpieli w ziołach, sobie robię kąpiele,
No to nie mogę się niczym napić, tylko piwo, zimne piwo i ze sokiem najlepiej. To wtedy, ja ogólnie alkoholu nie piję, ale no czasami sobie wypiję właśnie piwo z sokiem, bo czuję wtedy, że się napiłem. Tak, tak konkretnie. No nic, idę zrywać dalej. Później, a nie, mówiłem już, że link będzie właśnie do Facebooka, tak, nie? Tak, do tej licytacji. No, no to to było na tyle. Oczywiście pozdrawiam wszystkich tych, których warto. Trzymajcie się. Siemaneczko, witam jak zwykle tych wszystkich, których warto powitać. Dzisiaj temat polskich naszych lokalnych skarbów natury. Mamy syrop z kwiatów czarnego bzu. Jest to bardzo, bardzo zdrowe. Zbieraliśmy i robiliśmy to, wiadomo, sami. Głównie Natalia tutaj, która nagrywa, ona wyszła z tą inicjatywą i też będzie na licytacji dla Przema ten soczek wystawiany. No bo są to zdrowe, naprawdę bardzo, bardzo zdrowe nasze tutaj lokalne. Tak jak my jesteśmy Słowianie, to powinniśmy czerpać z tego, co nas tutaj otacza. No bo jesteśmy Słowianie, no i to tak powinno być. Jesteśmy z tego rejonu, tak samo jak pyry. Powinniśmy jeść pyry, bo nam to, na mnie przynajmniej dobrze pyry działają. Jak dużo pyru wiem, to mam siłę i wszystko. I tak, oczywiście przygotowany jestem średnio, jak zawsze, żeby nagrać filmik, ale tutaj sobie zapisałem takie najważniejsze rzeczy, które mogę powiedzieć na temat tego soczku. I tak, kwiaty jak i owoce zawierają bardzo dużą ilość flawonoidów. Ich działanie: antyzapalne, antyoksydacyjne, pobudzają wydzielanie moczu, wzmacniają budowę ścian naczyń krwionośnych oraz działają rozkurczowo. Karwasztosza, barabasza. I teraz tak, właściwości syropu: przeziębienie, grypa, ułatwia odkrztuszanie, wzmacnia odporność. Syrop używany jest też w leczeniu górnych dróg oddechowych, przerostu prostaty. I tu kurwa dla nas już ludzi po 30, ja 30 w tym roku, bardzo kurde, bardzo, bardzo się przyda. Oraz tam chorób zakaźnych, chorób skóry. Jest to też dobre źródło witamin z grupy B, witaminy C, potas. No i tak te najważniejsze rzeczy tutaj miałem, sobie zapisałem na kartce, żeby nie zapomnieć, bo jak wiecie, często zapominam. Mam coś powiedzieć, a potem nie mówię, bo połowy nie pamiętam. Też nie nagrywałem nic ostatnio, bo po walce z żuromem jedyne, co mnie bolało tak naprawdę, to gardło od klimatyzacji, bo jechałem tam cały czas na klimatyzacji. Potem w hotelu też klimatyzacja. Jestem zawalony, boli mnie gardło, aż mnie tu uszy bolą i szyja. Nie mogę klimatyzacji, nie jest to naturalne i mi to nie sprzyja. Dlatego leczysz się syropkiem. No i teraz się leczę syropkiem i wam powiem, że schodzi mi flegma z płuc, aż tak, znaczy nie wiem, czy to z płuc, czy gdzieś tutaj z zatok, aż żółte z ropą. I tak miałem kilka dni, już w sumie dzisiaj mam to czwarty dzień, tak. I też syrop z pędu sosny piję i plus ten syrop. Także no, oczyszczam się, wiadomo, naturalnymi rzeczami. I co to jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, już chyba mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Jakby ktoś nie wyczaił, nie zapamiętał, że ten syropek będziemy sprzedawać na licytacjach dla Przema na Facebooku. Jak sobie ktoś tam wpisze licytację dla Przema, to jest ten syrop i można sobie tam go wylicytować. Owszem, można go też samemu zrobić, ale już jest za późno, że raczej, żeby pobierać te kwiaty, bo już kwiaty pomału znikają, są, no już usychają, opadają i jest lipa. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Ale będą jeszcze owoce, z owoców no też tak. Będziemy robić później soki. No właśnie, będą owoce, tak zwane chyćki, będą takie kuleczki, takie granatowe, bordowe. Taki czerwony z tego się robi bardzo fajny sok, taki do wody, żeby sobie rozrobić z wodą i do picia. Zresztą widzicie, do walki z żuromem, on wyszedł na bombie, na sterydach, ja wyjechałem oczywiście naturalnie, zdrowe jedzenie, prozdrowotnie takie rzeczy stosowałem. I jeszcze taka ciekawostka, co stosowałem przed walką z żuromem, to był smalec z niedźwiedzia, który mam od kumpeli, koleżanki z Ukrainy. Babcia jej przysłała tutaj do Polski, bo to było ciężko to kupić. I wam powiem, że smalec z niedźwiedzia, stosując to przez jakiś tam, powiedzmy, miesiąc, naprawdę czuć... Albo se wkręcam, albo po prostu czuję różnicę, może bo trening też idzie lepiej. No ale jest to naturalne i pomyślcie, taki niedźwiedź, on sobie chodzi, je wszystko i ten smalec, jaki musi być wartościowy, że te bydle idzie spać na całą zimę i przetrwa taki niedźwiedź. No to
smalec, no to takiego niedźwiedzia, to no nie ma lepszego smalca. Ogólnie tłuszcze są potrzebne w sumie, tak, bardzo w naszej diecie, a nas oszukują, że no i mniej tłuszczu, tak, to tym lepiej. Nieprawda. Powinniśmy jeść wiele tłuszczy, tylko że zdrowych tłuszczy, tak? Tak, jeśli to powiem, tą maszynkę, co mam do mierzenia azotanów, azotynów, to w smalec, jak to w jakiś wbijam, czy w słoninę, to zawsze wychodzi poniżej 10. Czyli w ogóle nie przekracza żadnej normy, jest bardzo zdrowy smalec, obojętnie w jaki, bo smalec nie przyjmuje tego całego chemicznego syfu. Tak samo jak gęś na przykład, chyba gęś jest taka, że nie upasiesz jej na żadnych sztucznych tam gównach, tylko musi zielonkę jeść i wtedy się pasie i wtedy rośnie. Tak samo zboże orkiszowe. Dlaczego nie ma orkiszu u nas? Jest bardzo mało tego orkiszu. Dlatego, że orkisz nie przyjmuje żadnego syfu, żadnych nawozów, żadnego dziadostwa. Znajdźcie sobie w internecie, żeby kupić orkisz, jaki jest drogi. Dobra, ale to już są tematy na inne filmiki. Tu dzisiaj syrop z kwiatów czarnego bzu. I to będzie wszystko. Oczywiście żegnam wszystkich tych, których warto pożegnać. I pozdrawiam, których warto pozdrowić. Trzymajcie się. Narka.